Cześć wszystkim, z tej strony Julian i dzisiaj przyjrzymy się bliżej kryptowalutowym pożyczkom. Ile można na nich zarobić, czy w ogóle się opłaca oraz gdzie i jak zacząć. Tak więc, jeśli nie jesteś jakimś daytraderem jak ja, a bardziej jesteś nastawiony na trzymanie swoich kryptofunduszy przez dłuższy okres niż parę dni, czy nawet parę tygodni, to są sposoby na to, aby po prostu wycisnąć jeszcze więcej z trzymanych kryptowalut, tak aby zarabiały na same siebie, potencjalnie zwiększając finalną stopę zwrotu lub zmniejszając poniesione straty. O stejkowaniu kryptowalut nieraz już mówiłem tutaj na kanale, jak pojawią się jakieś nowe okazje, to pewnie będę o nich wspominał, ale na dzisiaj sobie odpuśćmy ten temat. No dobra, więc mówiąc najprościej, to te pożyczki, jest to no dość prosta idea. Pożyczasz kryptowaluty pożyczkobiorcom w zamian za odsetki. Zasadniczo system ten składa się z dwóch stron, pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Brzmi prosto? Brzmi prosto. Pamiętaj, że nie jest to pożyczka bez zabezpieczenia, dlatego że pożyczkodawca otrzymuje odsetki od pożyczkobiorcy w zamian za pożyczenie swoich kryptofunduszy, podczas gdy pożyczkobiorcy deponują swoje cyfrowe aktywa jako zabezpieczenie inwestycji inwestorów. Służy to jako gwarancja dla pożyczkodawcy. Po prostu jeśli coś pójdzie nie tak, to mogą wykorzystać to zabezpieczenie jako formę rekompensaty. I tutaj ty, jako inwestor, bardzo ważnym czynnikiem, który musisz mieć na uwadze, jest zabezpieczenie takiej właśnie pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna być większa niż pożyczki, zwykle w kryptowalutach takich jak Ethereum czy Bitcoin, ale jest oczywiście naprawdę dużo możliwości pożyczek w naprawdę wielu altcoinach. No i oczywiście ze względu na zmienność cen kryptowalut, to zabezpieczenie również może podlegać na przykład nagłym spadkom, co powoduje znaczną stratę po stronie pożyczkodawcy. Przejdźmy zatem do samego procesu zostania takim pożyczkodawcą, jak to wygląda oraz gdzie w ogóle zacząć. Parę giełd posiada już taką funkcję, ale dzisiaj sprawdzimy sobie jedną z największych oraz zaufanych, jaką jest KuCoin, której link znajdziesz w opisie oraz przypięty komentarzu. Z tej strony głównej KuCoin przejdź tutaj do zakładki Earn na górze i mamy tutaj krypto pożyczki. Jak ustawicie sobie po angielsku giełdę, to wyjdzie Wam Crypto Lending. Klikamy. No i jesteśmy. Więc jak widać, łatwo możemy tutaj się poruszać. No raczej myślę, że trudno się zgubić. I tutaj już tak na początek powiem, że minimalna kwota, z którą można zacząć pożyczać swoje kryptofundusze, różni się od tych kryptofunduszy, które chcemy pożyczać. Mamy tutaj dużo opcji, jak widzimy. I dla przykładu, to minimalna kwota dla USDT to jest 10 takich USDT, a minimalna kwota dla BTC to jest 1 dziesięciotysięczna bitcoina, czyli 0,0001 bitcoina. No i dobra, możesz sobie tutaj wybrać właśnie kryptowalutę, którą chcesz wypożyczyć komuś. USDT powiedzmy sobie już jest tutaj wybrane. I tutaj będą kolejne czynniki, które będziesz brał pod uwagę przy pożyczaniu swoich funduszy. Tutaj możesz wybrać kwotę, jak i oprocentowanie, aby po prostu rozpocząć pożyczanie. Po prawej stronie możesz sprawdzić wszystkie otwarte zlecenia na rynku pożyczek, na rynku lending market. I to, co tutaj widzicie właśnie w tej chwili, to jest normalne pożyczanie, tak zwany normal lending, lub też jest możliwość tutaj automatycznego pożyczania, auto lend. Dzięki funkcji tego normalnego pożyczania możesz skonfigurować na przykład tutaj żądaną dzienną stopę procentową. No i aby użyć normal lend, tej normalnej pożyczki, to wpisujesz tutaj kwotę, wybierasz termin, następnie podajesz tą dzienną stopę procentową i klikasz udziel pożyczki tej kryptowaluty, którą sobie wybrałeś. W tym przypadku USDT, aby zacząć zarabiać pasywnie. Jak jesteś zainteresowany, to zostawiam link w opisie oraz przypominam o konkursie dla osób, które się zarejestrują z mojego linku poniżej oraz komentują ten film swoim kodem UID. Wylosuję 4 zwycięzców, a do wygrania jest 4 razy 500 zł. W kryptowalucie Twojego wyboru. To już jest ostatnia szansa w sumie, w tym tygodniu będą wyniki. No więc powodzenia. A dobra, ale idąc dalej, to dzięki funkcji tego automatycznego pożyczania AutoLend dostępne środki zostaną pożyczone automatycznie. Co to znaczy? Działa to w ten sposób, że środki, które zostały zwrócone przez pożyczkobiorców, są ponownie pożyczane w celu dalszego zarabiania. A co za tym idzie? To zwiększenie, takie można powiedzieć, pasywności całego tego przedsięwzięcia, bo nie musisz tutaj nic klikać, żeby pożyczać swoje kryptowaluty dalej. No i tutaj, żeby nie było, że naganiam, chyba jest to ulubione słowo stratnych osób na rynku aktualnie, to omówmy sobie potencjalne wyzwania, które mogą tutaj stać nam na drodze. Tak więc ogólnie to cała ta aktualna struktura regulacyjna otaczająca kryptowaluty naprawdę szybko się zmienia, a to może skomplikować proces na przykład windykacji, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze spłaty swojej pożyczki. Co więcej, to tego rodzaju pożyczki, jak przed chwilą widzieliśmy, działają tutaj na skalę globalną. Jednak częściowo lub pełna anonimowość kryptowalut pozostawia miejsce na potencjalne nadużycia.
Podjęcie kroków w celu odzyskania długów od osób, które nie mieszkają w tym samym kraju, nie ukrywajmy się, może być trudne. To ryzyko nie musi dotyczyć Ciebie, ponieważ niektóre platformy rozwiązały już ten problem, wdrażając przeróżne funkcjonalności, a dodatkowo to jedną z głównych wad takich pożyczek opartych na kryptowalutach jest ogólna zmienność bazowej kryptowaluty, o tym już wspominałem, ale no na przykład jeśli pożyczkobiorca ma zapłacić, nie wiem, 1000 dolarów w bitcoinie, a pożyczona wartość bitcoina podwaja się w okresie kredytowania, to pożyczkodawca z pewnością straci połowę swojej inwestycji. A tego nie chcemy, ponieważ pożyczkobiorca spłaci tylko bitcoiny o wartości 1000 dolarów. Ale jednak może to też działać w drugą stronę. Gdy cena pożyczonego bitcoina wzrośnie, to nie dość, że pożyczkobiorca będzie musiał więcej zwrócić, to doliczone będzie również oprocentowanie. Czyli jakby kasa leci z dwóch stron, można powiedzieć. Warto mieć też na uwadze fakt, że różne platformy mogą wymagać przechowywania aktywów na ich platformie, właśnie jak na KuCoinie tutaj widzieliśmy. Jednak ta metoda przechowywania środków jest wyjątkowo, no nie chcę mówić, że niebezpieczna, ale taka po prostu różnie może być. Głównie dlatego, że nie posiadasz kluczy prywatnych do swojego portfela. Ponadto to te platformy tradycyjnie były i są celem hakerów. Nie bez powodu nieraz mówię, że nie twoje klucze to nie twoje kryptowaluty. A co za tym idzie, to ze względu na brak przepisów wielu pożyczkodawców kryptowalut jest uzależnionych od swoich platform. Jednak większość z tych platform jest obecnie słaba i niestabilna finansowo, co może spowodować ich awarię w dowolnym momencie. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego researchu przed wyborem platformy do pożyczania kryptowalut. KuCoin jest właśnie jedną z giełd, która bierze bezpieczeństwo na poważnie. Jasne, zdarzały się ataki w przeszłości, jednak widać, że KuCoin z tych ataków wrócił tylko silniejszy. A tak na koniec to powiem tylko, że pożyczki kryptowalutowe to no, dość łatwa okazja do uzyskania pasywnego dochodu, jeśli posiadasz już kryptowaluty, których obecnie no, nie potrzebujesz, które po prostu sobie stoją, siedzą na portfelu. Co więcej, jest to również realna opcja dla każdego, kto chce handlować kryptowalutą, ale nie ma wystarczająco dużo czasu, aby poradzić sobie z zawiłościami i wyzwaniami związanymi z tradingiem. Niezależnie od znawców w internecie, zachowaj po prostu powściągliwość i ostrożność. Jeśli nie masz pewności, której platformie zaufać, najlepiej przeprowadzić więcej badań, aż wszystko będzie Tobie jasne. Jak już się zapewne domyślałeś, to ja osobiście korzystam właśnie z KuCoin. Jak nie masz jeszcze konta na giełdzie, chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty lub zarabiać ze swoich kryptowaluty, które już masz, to KuCoin może być dobrą opcją dla Ciebie. Co więcej, to znajdziesz tutaj ogromną ilość kryptowalut, ponad 500 altcoinów, a co za tym idzie, to ponad 500 potencjalnych okazji na zarobienie naprawdę ogromnych pieniędzy. Jak jesteś zainteresowany, to zarejestruj się z linku pod tym właśnie filmem w opisie i w przypiętym komentarzu. Sami widzieliście, że jest to jedna z największych giełd i nie bez powodu taką się stała. A na koniec chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej okazji na zapełnienie swoich kieszeni. 250 dolarów lub inaczej 1000 zł, a nawet więcej bez żadnego wysiłku. Więc tak pokrótce to dogadałem się z PrimeXBT, tą platformą, na której sprawdzałem, jak działa m.in. co-investing lub copy trading, jak kto woli, a wynikiem tego dogadania się jest szansa nawet na 7000 dolarów bonusu przy pierwszym depozycie. Link oraz kod promocyjny CryptoReady50 znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu. A co więcej, to pod każdym filmem od dzisiaj zostawiam tylko jeden dodatkowy kod na 250 dolarów, tak więc możecie wypróbować swoje siły w tradingu, w sumie bez ryzyka, a zyski, które wyrobicie, są w pełni wasze. Tak więc, jeśli się nie załapaliście na kod pod tym filmem lub poprzednim, to załóż konto i bądź w gotowości na kolejny film, w którym ten kod również się pojawi. Nawet jeśli nie jesteś traderem, to staking lub ten copy trading właśnie, kopiowanie zagrań innych traderów jest jakąś tam opcją na ulokowanie swoich funduszy, a wyniki z takiego ulokowania można zobaczyć w moich poprzednich filmach. No i to by było na tyle. Ja klasycznie życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. W razie czego to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze. Postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!